Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani 11 lutego w szóstą niedzielę zwykłą w ciągu roku. I dzisiaj na Eucharystii, na całym świecie, jak każdego dnia Ewangelia, którą czytamy, jest odczytywana na całym świecie, tak dzisiaj ta Ewangelia, którą usłyszą mieszkańcy świata, albo już usłyszeli, będzie z relacji według świętego Marka, pierwszy rozdział, wersety od 40 do 45. Posłuchajmy. Przyszedł do Jeszui człowiek cierpiący na cara Ad i błagał go na kolanach: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, Jeszua wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział do niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast Caraat ustąpił i został oczyszczony. Jeszua odesłał go, przykazując mu surowo: uważaj, żebyś nikomu nie powiedział. Za to na świadectwo dla ludu idź i niech cię zbada Kohen i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mosze. Ale on odszedł i zaczął rozgłaszać tę wieść, mówiąc o tym swobodnie, także Jeszua nie mógł już publicznie wejść do miasta, ale pozostał na wsi, gdzie ludzie nadal przychodzili do niego i do niego z całej okolicy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, najpierw kilka wyjaśnień. Caraat to choroba skóry. My ją dzisiaj rozumiemy, czy tak ją bibliści rozszyfrowali. Odczytują, że był to trąd, który izolował ludzi. Do dzisiaj zresztą miałem okazję trochę też to widzieć na Madagaskarze, gdzie ludzie nadal doświadczają choroby trądu. I no właśnie o tej chorobie tutaj to caraat, to jakby przyszedł trędowaty. Dalej mieliśmy tutaj takie słowo jak kohen. Kohen to kapłan, kapłani starotestamentalni, ci, którzy właśnie w świątyni jerozolimskiej składali ofiary. I jeszcze jedno, Mosze, oczywiście Mojżesz. Pan Jezus powiedział: idź, ofiaruj za swe oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz właśnie w Torze, w Pięcioksięgu. To tak krótko gwoli wyjaśnienia. A co dzisiaj może nam ta Ewangelia powiedzieć? Oczywiście bardzo dużo i nie sposób, żebyśmy w ciągu kilku minut już zatrzymali się i opowiedzieli i chcieli wszystko tutaj zrozumieć, ale ja bym tak chciał dzisiaj takie jedno słowo, które gdzieś tutaj szczególnie do mnie przemawia. To jest na to błaganie trędowatego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus mówi: zdjęty litością, chcę. To zdjęty litością, Marek użył tutaj takiego czasownika, który jednocześnie wyraża, że Jezus wzruszył się taką miłosierną postawą, że się wzruszył. To nie jest tak, że tak możemy sobie to my po polsku czasami, że ktoś popatrzył z politowaniem na tego drugiego, z politowaniem, czy z takim, no, może to mieć w sobie taką troszeczkę negatywne zabarwienie, takie politowanie, że ja patrzę na kogoś z politowaniem. Na przykład patrzę na jakiegoś człowieka niezaradnego, bo przez alkoholizm czy przez narkomanię wszedł w bezdomność. Patrzę z takim politowaniem. To tu nie chodzi o takie politowanie, że Jezus, patrząc na tego człowieka, tak się nad nim litował, tylko chodzi o takie głębokie wzruszenie, taką miłosierną miłość. Wzruszył się Jezus, właśnie wzruszył się. To jest to, co jest tak,
tak zawsze blisko boskiego serca, blisko również tej naszej biedy. W sercu Boga jest to wzruszenie nad naszą biedą, zdjęty litością, zdjęty, można by powiedzieć, przetłumaczyć to, zdjęty wzruszającą miłością. Miłością, która czuje, jedno czuje z tą biedą akurat tego trędowatego. I kochani, taki jest Bóg. On taki jest. On jest tym, który dotyka i mówi: chcę Ci pomóc. Ja Ci chcę pomóc. Na dzisiejszej Eucharystii, gdy będziecie, gdziekolwiek, to możemy przychodzić i powiedzieć Panu Jezusowi o naszej biedzie, o naszych chorobach i o tym, że pragniemy być z Nim, bo to przede wszystkim powinno być takim naszym pierwszą intencją. My chcemy być z Tobą. My chcemy Cię poznawać. My chcemy Cię coraz bardziej przybliżać się, bo trąd, choroba nasza, naszego grzechu, grzech jest jak trąd, oddala nas coraz bardziej od Ciebie. Izoluje nas też od ludzi, dlatego że trędowaci musieli być z dala od ludzi, z dala od rodziny. Tak jak właśnie na Madagaskarze wspomniałem, to była wioska trędowatych. Zresztą wioska, którą zakładał błogosławiony ojciec Bejzen. Właśnie oni musieli wyjść już poza. Nie mogli wrócić do swojej wioski. Nawet jeśli wyzdrowieli, tak w przypadku było Madagaskaru, ale tutaj podobnie, to ludzie, z którymi mieszkali, czy do których mieliby wrócić jako już zdrowi, bali się ich. Jakby nie dowierzali, że oni już są zdrowi. Ponieważ trąd jest chorobą zakaźną przez dotyk. I dlatego właśnie ci trędowaci byli izolowani. I grzech jest właśnie dosłownie taką izolacją. Człowiek zaczyna coraz bardziej wchodzić w taki swój ciemny świat. I to jest piekło. Koniec końców, definitywnie to jest piekło, czyli taka rozpacz, totalna rozpacz. Myślę o tym piekle w pełni tego słowa znaczeniu, tym stanie. Natomiast już tu na ziemi możemy przeżywać taką izolację w rodzinie, w małżeństwie, w sąsiedztwie, w kościele, że zaczynamy się coraz bardziej izolować. Dlatego musimy pójść do Jezusa i Go prosić. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Oczyszczaj mnie, Jezu. I nie mamy żadnych podstaw do tego, żeby wątpić w to, że Jezus nas chce uzdrowić. Szatan podsuwa takie myśli. Tobie z Twojego trądu nie da się już z tej choroby wyjść. Ale to jest szatańskie. To jest właśnie brak nadziei. To jest brak wiary. Bo boska jest nadzieja. To jest ta cnota, którą Bóg nam daje, tak jak wlał ją już jakby trochę uprzedzająco Duch Święty do serca tego trędowatego, że on jednak w sobie wykrzesał tyle siły, że podszedł do Jezusa i powiedział mu to słowa, wcześniej padając na kolana: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Chcę, bo lituję się, bo Cię kocham, bo jesteś moim dzieckiem. I moi drodzy, jeszcze jedno ważne jest w tej naszej modlitwie codziennej. To, co uczynił, tak pięknie uczynił ten chory z dzisiejszej Ewangelii. Jeśli chcesz. Możemy powiedzieć: Jezu, jeśli chcesz dzisiaj, to mnie z tego uzdrów. Ale jeśli chcesz jutro, pojutrze, za rok, za 5 lat, to zrób to wtedy. Niech się stanie to, czego Ty chcesz. Ja tylko przed Tobą klękam, padam na kolana. I wierzę, że Ty możesz to uczynić. Nie padam na kolana przed lekarzem i nie mówię mu: jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Nie, proszę mnie leczyć tak, jak się Pan tego nauczył, bo Panu za to codziennie ktoś płaci. Jestem wdzięczny za lekarzy, ale ja nie padam przed nimi na kolana, mówiąc: jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Bogu mówię: jeśli chcesz, bo Ty możesz nie chcieć w tym momencie, bo wiesz, że to uzdrowienie w tym momencie nie poprowadziłoby mnie do zbawienia. Myślimy najczęściej o tym uzdrowieniu takim fizycznym, bo o to jakby też trochę w tej Ewangelii chodzi, o tej chorobie takiej fizycznej, ale jak powiedziałem,
Choroba trądu ma dzisiaj dla nas też to duchowe znaczenie. Trąd grzechu jest właśnie takim czymś, co nas oddziela od Boga, od ludzi, od siebie samego też. Więc prośmy Pana Jezusa i jakby rozczulmy się też tym, że On się tak wzrusza nad nami, że ma tą wzruszającą miłość, współczującą, taką pięknym tego słowa znaczeniu, litującą się, jak matka nad dzieckiem, które choruje, lituje się. Taki jest Bóg. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam pięknej, błogosławionej niedzieli i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.